Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym wyjść Wam naprzeciw i pokazać mniej więcej, jak wygląda trening, ponieważ dużo osób się mnie pyta, jak można ułożyć sobie różnego rodzaju ćwiczenia i je trenować. Dzisiaj zrobimy sobie ćwiczenie dla średnio zaawansowanych i dla zaawansowanych. Oczywiście bardzo dobrzy strzelcy będą to wykonywać bez żadnego problemu. Ćwiczenie polega na tym, że strzelamy z odległości 5-7 metrów do celu i DPA. Oczywiście mówimy tylko i wyłącznie o strefie alfa, czyli o tym kole. Mamy do strzelenia 4 strzały, 5 serii takich po 4 strzały, czyli razem 20. Nic nie może wyjść poza koło. Oczywiście mamy na to 10 sekund. Ogólnie to jest tak, że na każde ćwiczenie, które mamy do wykonania, mamy 2 sekundy. Dobycie broni, wprowadzenie broni w cel, oddanie 4 strzałów i to jest koniec ćwiczenia, mamy na to 2 sekundy. 2 sekundy jest to czas, tak jak wspomniałem, dla średnio zaawansowanych. Potem Wam pokażę, jeżeli będą bardzo mocno zaawansowane osoby, jak robić, co można dodawać, co zmieniać. Jeżeli ktoś nie jest tak bardzo zaawansowany, nie radzi sobie z zdobyciem kabury i oddaniem tych strzałów w czasie 2 sekund, możecie ten czas sobie zmienić na 2,5-3 sekundy i zacząć trenować. Albo po prostu stanąć nie w odległości 5-7 metrów, tylko stanąć na przykład na dystansie 3 metrów, tak? To wszystko zależy. I teraz tak, już Wam pokazuję, jak to wygląda. Będę strzelał na czas. Mam 2 sekundy na oddanie 4 strzałów. No to zaczynamy. 2 sekundy, 4 strzały. 5 serii. Niestety nie wyrobiłem się. 2,40. Uwaga, druga seria. 100% trafione. Uwaga. Tak jak widać i słychać, 1/10 mi zabrakło, żeby wyrobić się w tym drillu. Uwaga. Wyrobiłem się. Uwaga. Ok. Tak jak widzieliście, pierwsza seria za nami. Udało mi się zaliczyć, więc teraz robimy troszeczkę inaczej. W pierwszym drillu mieliśmy 4 strzały, 2 sekundy, 5 serii, a teraz mamy 4 serie, ale w każdej serii muszę oddać 5 strzałów w tym samym czasie. Czyli już nie 4 strzały w 2 sekundy, a 5 strzałów w 2 sekundy i nie 5 serii, a 4 serie. Oczywiście tylko strefa alfa jest punktowana. Zobaczymy, czy się wyrobię. Dalej strzelamy ten drill dla awansowanych, czyli 2 sekundy, dobycie broni, 5 strzałów, 4 serie muszą być strzelone bezbędnie, ale tym razem zmieniam pistolet na CZ Shadow 2 z kolimatorem. Zobaczymy, jak nam będzie szło. Z Glocka się już wyrabiałem, wszystko wchodziło, więc myślę, że z pistoletu sportowego będzie dużo szybciej, będziecie mieli okazję zobaczyć. Jak widać, wszystko weszło, wyrobiłem się akurat 2.00. Uwaga! ...1.97. Uwaga! 1.97. Tak jak widać, wyrabiałem się, test zaliczony. Tak jak sami widzicie, jakby ktoś nie miał pomysłu na treningi albo różnego rodzaju ćwiczenia strzeleckie, to już widzicie, jak możemy je sobie sami zorganizować. Tak jak tu było pierwsze ćwiczenie, czyli strzelenie 4 strzałów w 2 sekundy, 5 serii, potem odwrotnie dla już strzelców zaawansowanych, 5 strzałów, 4 serie i tak możemy cały czas sobie modyfikować te ćwiczenia. Jeżeli ktoś nie będzie zaliczał, może wydłużyć sobie czas, może zmniejszyć dystans, nie na 5-7 metrów, a na 3-5 metrów i tak możecie sobie sami komponować swoje treningi. Zapraszam do subskrybowania i oglądania mojego kanału. Dzięki bardzo.